Dzień dobry, tu ja mówię. Proszę Państwa, na szczęście zostało już miesiąc z górką, czyli niedużo. Wytrzymamy, damy radę całej tej kampanii wyborczej, tej lawiny cudów, jaka na nas spada każdego dnia, i obietnic, i deklaracji, i modernizacji, i naprawy, i odświeżania, odmalowywania, wysyłania na kolonie, malowania świadectw i co tam sobie tylko wyborca zapragnie. Tymczasem, proszę Państwa, ja jestem więcej niż przekonany, że te wybory już są rozstrzygnięte i to widać mniej więcej też po lamentach, jakie się niosą z poszczególnych obozów politycznych i medialnych. Jestem przekonany, proszę Państwa, ponieważ obserwuję politykę polską od 20 lat i opisuję ją z różnym skutkiem. Jeżeli chodzi o wyniki wyborów, to muszę się pochwalić, że zwykle trafiam, albo się mylę w niewielkim stopniu. A ponieważ mamy do czynienia z powtórką, i to taką prawie 1:1, a wydawało się, że takie poważne zmienne, bardzo poważne zmienne, jak Pomór i Ukraina, trochę wywrócą, albo bardzo wywrócą polską scenę polityczną i dojdzie w niej do przetasowań, to niczego takiego, proszę Państwa, się nie spodziewam. Ponieważ w polityce, tak samo jak w sporcie, jak w życiu, żeby z kimś wygrać, coś wygrać, to trzeba być lepszym od innych. Tymczasem, jak się dobrze rozejrzymy dookoła, no, specjalnie nie musimy się rozglądać, bo gdziekolwiek nie popatrzymy, to i tak spotkamy stare twarze, nawet te twarze, które najgłośniej krzyczą, że one są nowe twarze, to ta oferta jest po prostu gorsza od tego, co proponuje PiS, ze wszystkimi błędami, wypaczeniami i tragicznymi pomyłkami, jakie ma na swoim koncie. Proszę Państwa, idźmy po kolei. Co to jest Platforma Obywatelska i ta koalicja? No to jest taki gorszy PiS pod każdym względem. To jest gorszy PiS pod każdym względem. Powiedzmy, że PiS to jest żelazna oferta kulinarna Polaków, czyli schabowy i rosół. No raz jest przesolony, raz jest niedoprawiony, czasami bywa przesmażony, a czasami żylasty, ale to jest zawsze schabowy, to są zawsze ziemniaki, to jest zawsze rosół i do tego jakaś tam oprawa muzyczna bardzo popularna, wpadająca w ucho i pod nogę, niech to będzie Maryla Rodowicz. Natomiast Platforma Obywatelska to jest taka partia, która z jednej strony udaje, że ona ciągle serwuje schabowego i rosół i że tym tłem muzycznym to jest też coś, co łatwo wpada w ucho i sprawia, że nogi same chodzą, no ale to jest oferta udziwniona, czyli ten schabowy to jest cholera wie z czego, to jest jakiś wynalazek przemielony z różnych gatunków mięs i tam i nawet jakieś białko z robaka się może znaleźć. Jak mamy do czynienia z rosołem, to on niby jest rosół, ale on bardziej przypomina koreańską zupę pho, a jak już puszczą jakąś muzykę z tego, z głośników, no to tam trochę przypomina Rodowicz, ale bardziej w jakimś tym babarskie jodłowanie niż Małgoszkę. Jeśli nie masz oferty lepszej od swojej konkurencji, no to jesteś skazany na to, że przegrasz. Możesz przegrać mniej lub bardziej. Ponieważ Koalicja Obywatelska ma ten taki miszmasz polityczno-kulinarny, musi trzymać tego porównania, no to nie ma szans przeskoczyć PiS-u, dlatego w różnych odległościach, ale zawsze bezpiecznej dla PiS-u wlecze się za swoją najbardziej znienawidzoną konkurencją. No bo jeśli mówimy tu, proszę Państwa, o okresie błędów i wypaczeń w wydaniu partii rządzącej, czyli Pomór i Ukraina, no to co może byś powiedzieć Tusk ze całą swoją ekipą, kiedy oni byli 3, a może i 10 razy gorsi? Jeśli mówimy o jakichś aferach, jakichś korupcjach, o jakichś zatrudnianiu szwagrów na poszczególnych stanowiskach, no co jest oczywiście prawdą, również w wydaniu PiS,
No to co może powiedzieć Tusk ze swoją ekipą, która była mistrzem świata w tym? To po prostu Polaków nie przekonuje i nie może przekonać. Dalej mamy partie, które praktycznie idą w łeb, czyli Szymon Hołownia, PSL i Konfederacja. No Konfederacja miała swoje 5 minut, które przebimbała, przegrzała temat. No i jak zaczęli pić piwo 3 miesiące temu i gadać o popisie, który jest zły, a cały swój kapitał polityczny, ten podwyższony, zbudowali na legendzie o tym, że to była jedyna partia, która się przeciwstawiała Pomorowi, a później na tej partii, na listach tej partii wiadomo, jaka osoba trafiła, a nawet osoby, bo tam jest kilku takich, gdzieś to pisałem nawet na portalu Patrzymy, no ten kapitał po prostu roztrwoniła. No i teraz mamy przekaz taki, no co tu dużo ukrywać, proszę Państwa, no dla liceum, gimbazy, najdalej drugiego, trzeciego roku studiów, no ileż razy można rozrzucać pierdyliardy z podobizną Morawieckiego i ten, i puszczać sztuczne ognie, i dla jakiej grupy to się robi. Przyjrzyjcie się Państwo zdjęciom z tych spotkań Mencena i Bosaka, no to jest, to są dzieci i młodzież, tam nikt inny praktycznie nie występuje, a jeśli już, to w jakichś tam śladowych ilościach. No a z kolei no i jeszcze mamy ten kompletnie rozbieżny przekaz, no bo oczywiście Konfederacja pozbierała trochę liberalnych wyborców od rzeczonego, wspomnianego Hołowni i wcześniej wspomnianej Koalicji Obywatelskiej, ale to są liberałowie, którzy daliby się pokroić za Unię Europejską, dlatego Mencen z Wiplerem krzyczą w przeciwieństwie do Brauna, że Unia jest kochana i Polska tam powinna zostać, a jeśli by Polska wyszła z Unii, to byłoby dla niej to byłoby dla niej coś szkodliwego. No, z drugiej strony mamy jednego dnia przekaz Mencena, który mówi, że on z tą likwidacją ZUS-u żartował, a następnego dnia mamy Wiplera, który mówi, że jak najbardziej ZUS trzeba zlikwidować. No idźmy dalej, mamy Hołownię, mamy przepraszam, mamy Hołownię, tym razem w połączeniu z Kosinakiem, Kamyszem. No dla kogo to jest oferta, proszę Państwa? No to tak jakby ten niedzielny obiad składał się, no ja wiem, no niby ziemniaki są na tym talerzu i to jest PSL, ale zamiast tego schabowego to mamy co? Jakieś wędzone krewetki albo inny ogon ośmiornicy, czyli no to się nie klei po prostu. To jest wiejsko-miejska partia, albo miejsko-wiejska partia, albo oferta dla wsi, ale jednocześnie dla, no to chyba ja jestem taka wieś, trochę pod Hołownię Kosiniaka-Kamysza, czyli o taki, który się z miasta przeprowadził na wieś i tutaj ma kawałek pola, no tylko że takich ludzi jest, proszę Państwa, mało. A po drugie, ci ludzie nawet nie chcą patrzeć w stronę Hołowni i stronę Kosiniaka-Kamysza, więc oni generalnie skupiają, w urnie skupią te głosy, które należą do poustawianych szwagrów i rodzin PSL-u, bo to jest jednak grupa, klika, wręcz nie boję się tego powiedzieć, która z tego żyje, oni na pewno zagłosują, a z drugiej strony takich niedojrzałych wyborców, którzy nie bardzo wiedzą, mają, na kogo mają głosować, bo wszyscy już byli, wszyscy rządzili, no to zagłosują na coś tam nowego, ale to w żadnym razie nie jest to konkurencja, ani nawet dla największej partii opozycyjnej, nie mówiąc już o partii rządzącej. No i mamy na samym końcu Lewica, czyli skrajność z takim przekazem, no, która już jest przekazem groteskowym, a uznają się za światowców i za partię, która walczy z Ciemnogrodem, partia, która walczy o prawa kobiet, a najmniej kobiet na tą partię głosuje. Proszę Państwa, nie ma siły. Nie ma siły i innego sposobu, innej metody, niż przedstawić lepszy program i być przedstawić lepszy program. Po prostu być lepszym. Lepszym politycznie. Tak jak w sporcie, tak trzeba być w polityce lepszym. Trzeba, żeby wygrać wybory, trzeba zaproponować coś lepszego. Trzeba szybciej biegać, trzeba wyżej i dalej skakać. Natomiast cała konkurencja PiS we wszystkich dyscyplinach jest po prostu słabsza.
No bo jeśli mówimy o kiepskich pytaniach referendalnych, które rzeczywiście są kiepskie, no ale co mamy, co mamy w alternatywie? No bo, proszę Państwa, likwidowanie prac domowych, co proponuje Pani Lubnauer, generator do malowania wąsów, co wczoraj zaproponował Szłapka i szybko, wąsów Kaczyńskiemu, co wczoraj zaproponował Szłapka i szybko musiał zwijać, czy jakieś inne rzecznicze i aktywistcze, czyli skrajna lewicowość i zieloność i to na listach Platformy Obywatelskiej, a nie lewicy, no czy w końcu mamy panią, która chce usuwać ciążę do ostatniego dnia ciąży, czyli białorusko-polską aktywistkę na listach lewicy, która o dziwo się wcześniej pozbyła Jana Hartmana. Proszę Państwa, te wybory są rozstrzygnięte. Te wybory są rozstrzygnięte, ponieważ konkurencja polityczna PiSu popełnia ciągle te same błędy i jedzie na tych samych patentach z nadzieją, że odniesie odwrotny skutek. No, Państwo wiecie, czego to jest definicja. No, jeśli się podejmuje ciągle te same kroki i liczy na inny efekt, to jest definicja głupoty, proszę Państwa. W tym przypadku politycznej głupoty. Więc dla mnie i nie tylko dla mnie, one w ogóle są te wybory rozstrzygnięte. To, że PiS te wybory wygra, jest pewne. To, że Koalicja Obywatelska będzie na drugim miejscu, jest pewne. To, że o trzecie miejsce będzie walczyć Hołownia z Konfederacją, jest pewne. Co jest niepewne? Jest jedna rzecz generalna, niepewna, to, czy przy wysiłkach Platformy i całej opozycji PiS-owi mimo wszystko uda się zdobyć większość, która pozwoli im samodzielnie rządzić, albo uzyskać taki wynik wyborczy, który będzie oscylował w granicach 220-225 mandatów, czyli te 10 czy 5 sobie dokupią, czy jednak zajmą pierwsze miejsce, no ale żeby rządzić, będą musieli uzyskać poparcie albo bezpośrednie, albo ciche poparcie któryś z partii opozycyjnych. Niekoniecznie musi być to Konfederacja, może być to no, równie dobrze Hołownia z PSL-em. Oczywiście za odpowiednią cenę w postaci stanowisk politycznych w radach nadzorczych. I to jest jedna generalna rzecz niepewna. I to, czy się PiS-owi uda samodzielnie rządzić, czy nie uda, zależy od dwóch czynników. Czy jeszcze przedstawią jakieś konkrety? To generalnie to oni to, jak mówiłem, i tą teorię podtrzymuję, tą tezę, że oni go wybory kupią, czyli zaoferują jeszcze więcej Polakom rozmaitych gadżetów, rozmaitej kiełbasy wyborcze, ale to musi być połączone z głupotą i błędami opozycji, a ta na razie nie zawodzi. Dopiero te dwa czynniki mogą się złożyć na tak spektakularny sukces. No i jeszcze są takie drobne niespodzianki, powiedział w zanadrzu, które mogą zaskoczyć, i tutaj praktycznie dwie, które, no może trzy, to czy Hołownia wejdzie do Sejmu, a ma pełne szanse, żeby nie wejść, czy Konfederacja przekroczy 10% poparcia, bo 15 to można zapomnieć, to jest balonik, który już dawno pękł, no i czy jeszcze Lewica wejdzie do Sejmu. No niby i teoretycznie trochę tych niewiadomych jeszcze jest, ale jeżeli chodzi o generalia, to proszę Państwa, wszystko jest rozstrzygnięte, dlatego że PiS jakie jest, takie jest i każdy widzi jakie jest, ale niestety po drugiej stronie absolutnie nie ma żadnej konkurencji, która by była w stanie przebić tą coraz bardziej rozlazłą i coraz bardziej sypiącą się formację polityczną, jaką jest PiS, i coraz bardziej niekonsekwentną i coraz więcej popełniających błędów i coraz bardziej się degradującą, bo to jest naturalne przy sprawowaniu władzy przez 8 lat. No ale jeśli się pracuje na takim tle politycznym, jakim jest opozycja, no to można być przynajmniej pewnym tego, że wybory się wygra, a co będzie dalej, to albo się dokupi, albo się, nie wiem co, zawrze jakieś koalicje, czy zbuduje rząd mniejszościowy i z prezydentem jakoś dalej się w tych radach nadzorczych będzie klepać biedę. Proszę Państwa, nie wierzymy nikomu, nie wierzymy w nic, patrzymy na fakty i wyciągamy wnioski. Polityka to jest naprawdę prosta dziedzina życia. Proste mechanizmy tutaj obowiązują. Wygrywa ten, który przekona jak największą grupę osób, a jeśli na starcie ogranicza swoją ofertę, jak to się dzieje w przypadku partii radykalnych, czy partii takich jak Lewica, czy z programem skrajnie lewicowym, czy jak
Konfederacja z programem skrajnie prawicowym, no to z definicji wyborów wygrać nie możesz. Z kolei, gdy jesteś dużą partią konkurencyjną, opozycyjną, ale próbujesz nieudolnie naśladować, a masz jeszcze więcej grzechów na sumieniu niż partia rządząca, to po prostu nie masz szans na to, żeby wygrać. I z takim stanem politycznym, z taką sceną polityczną, tu i teraz, proszę Państwa, mamy do czynienia. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę.